Dzień dobry z Ukrainy. Ja nazywam się Karolina Baca-Pogorzelska, a to są zapiski z niedonieckiego kwadratu. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek oddaję w wasze ręce, a może w wasze uszy z małym opóźnieniem, za które przepraszam, ale tak jak mówiłam od początku, może zdarzyć się taka sytuacja, że zajdzie tutaj pewna nieregularność, bo nie zawsze niestety uda się wszystko na wojnie robić zgodnie z planem. Plany są po to, żeby się zmieniać i to nie tylko na wojnie, no ale w tych warunkach, w których tutaj pracujemy, niestety czasem tak się dzieje. No i tym razem tak się stało, ale mam nadzieję, że nie stało się nic złego. Łapiemy się cały czas w środę. Słuchajcie, to jest kolejny tydzień, kiedy udaje mi się nagrać podcast w miarę regularnie, tak to nazwijmy. No i dzisiaj, słuchajcie, tak samo. Miałam pewien problem z wyborem tematów. Tak się wydaje, że tydzień. Co tam się przez tydzień może wydarzyć? No każdy ostatni tydzień, kiedy nagrywam podcast, jest pełen naprawdę tak ważnych informacji, że bardzo często się zastanawiam, czy jest coś, o czym powinnam mówić więcej, coś, o czym powinnam mówić mniej. Ja bardzo będę wdzięczna za wasze sugestie w tej sprawie, no ale na razie, póki co przynajmniej, to ja dokonuję tego subiektywnego wyboru i mam nadzieję, że te informacje, które dla was przygotowałam, będą przydatne, będą interesujące. Czyli zaczynamy. Zapiski z frontu. Obiecałam powiedzieć trochę więcej o obwodzie sumskim, w którym mieszkam od około 2 miesięcy. Był on ostatnio na ustach wielu, nie chcę powiedzieć wszystkich, ale no, część ekspertów bardzo łatwo dała się wprowadzić, powiedzmy sobie, w błąd przez rosyjską propagandę. Co mam tutaj na myśli? Konkretnie mam na myśli taką małą wioskę, w zasadzie osadę, która nazywa się Ryżiwka. Leży w zasadzie przy samiuteńkiej granicy ukraińsko-rosyjskiej. No i pojawiły się kilka dni temu takie informacje, że została ona zajęta przez Rosjan i jest w okupacji. No nie do końca i raczej na pewno nie tak to było. Do tejże wioski od strony rosyjskiej weszły sobie nawet nie oddziały, to były pojedyncze osoby z czeczeńskiego batalionu Achmat, Kadyrowa. To byli kadyrowcy, tiktokowe wojsko Kadyrowa, które doskonale kojarzycie. No, ci co weszli, to już raczej nie wyszli pewnie. Widzieliście w mediach społecznościowych część filmów, które pokazali Ukraińcy. Oni zostali po prostu tam zastrzeleni. Zdążyli jeszcze zaminować rosyjską flagę, która gdzieś tam się znalazła. W każdym razie to nie jest tak, że można powiedzieć, że front czy granica tutaj w obwodzie sumskim została przerwana, bo jest to nieprawda. Bardzo ważną informacją w zrozumieniu tego zjawiska jest to, że obwód sumski jest tym obwodem, który przez ostatnie 2 lata miał najwięcej, w cudzysłowie powiedzmy, odwiedzin grup dywersyjnych. Ukraińcy zrobili niedawno takie zestawienie i to wcale nie obwód charkowski, ale właśnie obwód sumski był tym, gdzie grup dywersyjnych było po prostu najwięcej. I rzeczywiście te grupy dywersyjne się pojawiają co jakiś czas. To nie jest tak, że ta sytuacja się zakończyła i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tak samo rzeczywiście miało to miejsce w przypadku Ryżiwki i tych, w cudzysłowie, odwiedzin przedstawicieli kadyrowskiego batalionu Achmat. Zresztą tego samego batalionu, o którym mówi się, że jego przedstawiciele znajdują się w tej chwili w okolicy Enerhodaru i okupowanej elektrowni atomowej. Zaporowskiej elektrowni atomowej, największej zresztą w Europie, i wyobraźcie sobie, że kadyrowcy urządzili sobie w jednym z reaktorów strzelnicę. Tak więc jeżeli mówimy o tiktokowym wojsku i ktokolwiek w ten sposób chce mówić o jakichkolwiek żołnierzach, pewnie część osób wie, do czego ja tutaj piję, to rzeczywiście powinniśmy tak mówić jednak o kadyrowcach. Także sytuacja w obwodzie sumskim na razie się nie zmienia. Ona jest zgoła inna od tego, co działo się przed ofensywą Rosjan w obwodzie charkowskim. Rzeczywiście można zaobserwować w niektórych miejscach przy granicy z obwodem kurskim
troszkę większe skupienie wojsk rosyjskich i tej rosyjskiej techniki, no ale jak na razie po takim naprawdę solidnym łomocie, jaki przeprowadziła tam w obwodzie kurskim 103 Brygada przy współpracy z 53 i z 54 Brygadą, mam tutaj na myśli zniszczenie kolumny wojskowej, to było 18 samochodów i do tego dwa czołgi przy pomocy dronów, no to sytuacja w tej części frontu się rzeczywiście troszeczkę uspokoiła. Nie uspokoiła się ona na pewno w okolicach miejscowości Oczeretynę, tam troszeczkę za Awdijówką, w obwodzie donieckim, bo tam rzeczywiście możemy zaobserwować częściowe ruchy na plus dla Rosjan. Oni tam mają swoje postępy. Na razie jednak te postępy nie są jeszcze bardzo duże. Niemniej jednak ta metoda małych kroczków, którą obserwujemy tam od wielu tygodni i chyba nie wszystko może, o czym wiemy, bo mam wrażenie, że nie wszystko mówi nam sztab generalny, no niestety pokazuje, że duże zagrożenie jest w rejonie Pokrowska, duże zagrożenie jest jednak tej drogi, bardzo ważnej drogi transportowej dla Ukraińców, od Pokrowska do Konstantynówki, więc te postępy przy Oczeretynem troszeczkę niepokoją, ale no czekamy, tak naprawdę nic innego nie pozostaje. Przyczółki, jeśli chodzi o Chersoń, południe, na razie nie mamy wielkich efektów wow. Ja cały czas powtarzam i wiem, że powtarzam to już chyba drugi tydzień, że czekam tam na informacje też ze 123 Brygady i na to, co tam się może wydarzyć. No ale na razie tych informacji do przekazania po prostu nie ma. Możemy też zaobserwować, i to jest bardzo ważna wiadomość, mówiłam ostatnio o zgodzie Zachodu na używanie zachodniej broni na terytorium Rosyjskiej Federacji. W mojej opinii cały czas to jest zgoda wydana o 2 lata za późno. Tak, ja wiem, że lepiej późno niż później, ale efekty tej zgody w tej chwili już ewidentnie obserwujemy. Przykładem niech będzie chociażby zniszczenie systemu S-400 w obwodzie białogorodzkim, który po prostu, nie chcę powiedzieć zatrzymał, bo to jest za duże słowo, ale przynajmniej przyhamował na ten moment ataki na Charków. Przypomnijcie sobie proszę, że w ostatnim czasie w zasadzie nie mieliśmy ani jednego dnia bez informacji o tym, żeby nie było jakiegoś nalotu na Charków. No a skąd te naloty się odbywają? No właśnie z obwodu białogorodzkiego, z Białogorodu. Są przepiękne zdjęcia pokazujące, jak hajmarsy zapracowały w Białogorodzie. Moim zdaniem ten Białogorod powinien tak płonąć dzień w dzień, aż do po prostu spalenia się całkowitego. Przepraszam, ale jakby poziom mojej frustracji, jeśli chodzi o to, że ten Charków można było ochronić dużo wcześniej, jest potężny i jako no, wielomiesięczna mieszkanka tego miasta mam po prostu pretensje i żal do zachodnich partnerów, że tak późno zgodzili się na takie działania, bo ja już od wielu, wielu, wielu miesięcy powtarzałam, Boże, postawmy na północy Charkowa tego Hajmarsa, niech on raz a porządnie walnie w ten Białogorod i będzie spokój. I okazało się, że no niestety miałam rację, bo Hajmars no, przyjechał i walnął raz, a dobrze póki co. Ja mam nadzieję, że powtórzy to jeszcze. No i rzeczywiście okazało się, że zniszczenie S-400, tam zniszczenie S-300, no kilka było tutaj przecież sukcesów Ukraińców przy użyciu zachodniej broni po tym, jak Zachód się zgodził na użycie jej, przypomnę, na terytorium Federacji Rosyjskiej. No jakie mamy jeszcze ostatnio sukcesy Ukraińców? No mamy zniszczenie Su-57, przepraszam, czyli najnowszego samolotu najnowszej generacji. Mówi się, że uszkodzone zostały 2. Ja nie jestem pewna, czy rzeczywiście tam w Achliabinsku zostały 2 uszkodzone, czy tylko 1. No z dobrych wiadomości raczej sam spadł sobie rosyjski Su-34 podczas rutynowego lotu. Jeśli mu ktoś pomógł, no to tylko należy pogratulować. Mieliśmy kolejne udane ataki Ukraińców w głębi Rosji. Też migi zostały uszkodzone, tak więc no dzieje się i to pokazuje, że jednak te efekty zgody Zachodu są bardzo wymierne, a przecież to jest kwestia kilkunastu ostatnich dni. Mer Charkowa też potwierdza, Jur Terechow potwierdza, że rzeczywiście to w efekcie ukraińskiego ataku na Białogorod, na obwód białogorodzki, jakby zahamowano ataki na Charków. No i to też pokazuje,
pokazuje, że trzeba się jakby dalej zastanowić nad tym, jak Ukraińcom pomóc, by mogli realizować te swoje cele także właśnie na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj warto podkreślić, w nocy mieliśmy kolejny zmasowany atak w zasadzie na całą Ukrainę. Syreny wyły prawie w całym kraju. Rosjanie wystrzelili ponad 20 dronów kamikaze Shahid, wystrzelili jednego Kinjala, wystrzelili Iskandera i zdaje się 4H101, H555, co ciekawe z czterech różnych bombowców tu, więc albo jest problem z rakietami, albo z bombowcami, ale o czym ja tu chciałam powiedzieć, co jest super istotną informacją. To jest wielki sukces obrony przeciwlotniczej ukraińskiej, bo tak naprawdę z tego wszystkiego, co wymieniłam, nie strącono, nie zestrzelono tylko Iskandera. Strącono nawet Kinjala. No to jest oczywiście, drodzy Państwo, efekt patriotów i jeżeli przy patriotach jesteśmy, to dobrą wiadomością niewątpliwie jest to, iż Holandia przekaże Ukrainie 3 wyrzutnie i radar do systemu przeciwlotniczego Patriot. No, pytanie, co zrobi Rumunia, bo ona ma podjąć decyzję w tej sprawie, naciskana też przez Stany Zjednoczone, jak rozumiem. 20 czerwca prezydent tego kraju zwołał już posiedzenie Najwyższej Rady Obrony Kraju, o ile się nie mylę, tak się ta instytucja nazywa. Przepraszam, bo ja mówię zawsze bez kartki i z głowy, więc może jest tu trochę chaosu, ale no, taką mnie znacie i taka jestem i tak ten przekaz zawsze wygląda trochę w takim telegraficznym skrócie. No i teraz wracając, ta najwyższa rada, jeśli chodzi o Rumunię, będzie musiała tutaj albo przychylić się do tego pomysłu, albo nie. No i czytałam tutaj tweet Kamila Całusa, który się w tym kraju bardzo specjalizuje i napisał, iż ptaszki ćwierkają, że no nie zanosi się tu na dobre wiadomości, ale zobaczymy, poczekajmy, co będzie dalej. Zapiski z kraju. One będą trochę z kraju i trochę nie z kraju, no bo patrzymy jednak na Berlin, patrzymy na Niemcy. A to dlatego, że tam właśnie w dniach 11-12 czerwca odbywa się, kiedy jeszcze mówię te słowa, konferencja dotycząca przyszłości Ukrainy, konferencja dotycząca odbudowy tego kraju po wojnie. No kwoty, które padają, to są kwoty zawrotne, bo pojawiła się taka kwota, która gdzieś krąży teraz w przestrzeni publicznej, 500 miliardów dolarów. To są jakby niewyobrażalne pieniądze, ale pytanie tylko, czy jakby te szacunki w tej chwili jakby przystają jakkolwiek do rzeczywistości, bo przecież tak naprawdę możemy powiedzieć to na dziś, na tu i teraz, a tak naprawdę każdego dnia Rosjanie niszczą Ukrainę, niszczą kolejną infrastrukturę krytyczną, niszczą kolejne budowle, niszczą kolejne budynki, niszczą kolejne drogi, niszczą po prostu wszystko, co im po prostu na drodze stanie i tak naprawdę, przepraszam za kolokwializm, co im się pod rękę nawinie, więc tak naprawdę ja mam cały czas wrażenie, że ta wartość odbudowy i te kwoty, o których dzisiaj mówimy, to cały czas jest troszeczkę takie błądzenie we mgle, bo skąd wiemy, kiedy skończy się wojna, skąd wiemy, co Rosjanie jeszcze zniszczą. Przecież kiedy na przykład chociażby rozmawialibyśmy na ten temat rok temu, to nie mówilibyśmy na przykład o tym, że o rany, nie ma już tamy w Nowej Kachowce. Przypomnijmy, została zniszczona 6 czerwca 2023 roku. To już jest chwilę ponad rok temu. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja się zastanawiam, czy mówienie dzisiaj i próba jakby tego dzielenia, w cudzysłowie, tortu odbudowy ma jakikolwiek sens i czy będzie to rzeczywiście przystawać do tej rzeczywistości, w której przyjdzie Ukraińcom i nam wszystkim żyć po tej wojnie, skoro nie znamy odpowiedzi na pytanie, kiedy ta wojna się skończy i czy ona faktycznie zatrzyma się tylko i wyłącznie na Ukrainie. Więc to jest takie dywagowanie. No dzisiaj już nie będę mówić więcej o
O szczycie w Szwajcarii, przepraszam, zbliżającym się szczycie w Szwajcarii. Mówiliśmy o nim w poprzednim odcinku troszkę więcej. No zobaczymy, myślę, że w następnym odcinku, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i będę mogła go nagrać tak jak planuję, to przyjrzymy się troszeczkę temu, co wydarzy się w Szwajcarii. Ja ze swojej strony, szczerze mówiąc, nie spodziewam się tutaj żadnego przełomu, no ale będziemy na pewno te wydarzenia obserwować. Na koniec zapisków z kraju taka ciekawostka, bo z mojego podwórka, może tak powiem, przypomnę, że ja przez półtora roku mieszkałam w rejonie Kupiańskim, no i tak się składa, że nie żyje były mer Kupiańska, Gennadij Macechora, który został no, najprawdopodobniej zamordowany. Dlaczego on został zamordowany? Bo to kolaborant i zły człowiek był. To był człowiek, który od razu poddał Rosjanom Kupiańsk. Dzięki temu zrobili oni sobie z niego wtedy taki hub przerzutowy i niestety mogli iść dalej w obwodzie charkowskim i czynić te nieszczęsne postępy. Z Kupiańska zrobili wtedy, pamiętam, tak zwaną tymczasową stolicę obwodu charkowskiego, no ale to, co zrobił Macechora, było po prostu zdradą stanu i to, co go spotkało, było zasłużoną karą. Po wyzwoleniu obwodu charkowskiego Macechora natychmiast z armią rosyjską wyjechał do Rosji, tam pracował, dostał też nawet ochronę, z tego co mi wiadomo, no ale ta ochrona na szczęście okazała się nieskuteczna, a jego dosięgnęła sprawiedliwość i mam nadzieję, że wszystkich kolaborantów i zdrajców narodu będzie ona dosięgała tak samo, prędzej czy później. Po prostu zapiski. Moje po prostu zapiski miały być zazwyczaj optymistyczne, ale dzisiaj pozwolę sobie na taką łyżkę dziegciu. Jechałam wczoraj przez dużą część Ukrainy, mijałam wiele blogpostów. No muszę przyznać, że jeżeli widzę z jednej strony obrazki dotyczące mobilizacji i ganiania wręcz z workami czy czarną wołgą w przenośni ludzi, żeby ich złapać do wojska, a z drugiej strony, kiedy przejeżdżam przez blogpost i widzę, że żołnierze stojący na blogpoście zajmują się malowaniem tych jeży pancernych, nie wiem, czy wszyscy wiecie, co to są te jeże pancerne, takie krzyżaki metalowe, które można bardzo często zobaczyć na ukraińskich ulicach, drogach i tak dalej. No jeżeli ja widzę, że oni się zajmują malowaniem tego, to tak sobie myślę, czy ja rozumiem tak naprawdę wszystkie decyzje dowództwa. No będzie taka gorzka refleksja, bo jeżeli okazuje się, że w sytuacji, w której jest gdzieś bardzo ciężko na froncie i są wstrzymywane przepustki dla żołnierzy, bo sytuacja jest trudna, łącznie z tym, że wstrzymywane są przepustki po tak zwanych siemiejnych, czyli w sprawach rodzinnych, których wstrzymać nie wolno, bo prawo jednak jest prawem i powinno obowiązywać nawet na wojnie, no to znaczy, że doszliśmy do takiego dziwnego momentu, w którym ogon goni psa albo ogon merda psem, a nie na odwrót. To były zapiski z Niedonieckiego Kwadratu. Do usłyszenia następnym razem.